Warsztaty kultury zapraszają do wysłuchania fragmentu książki Kataryny Babkiny, Sonia, przełożył Bogdan Zadura, czyta Mirella Biel. Tak w ogóle to życie jej się podobało. Od kwietnia do września lizało ją słońce, pozostawiając pod skórą przyjemne łaskotanie i mieszając na Sonii ulotne, pastelowe, ciepłe odcienie. Kolor wychodził taki, jaki ma wypalona trawa, czy gorąca herbata z jamajskim rumem, odbicie porannego księżyca w zielonkawej wodzie nagrzanego płytkiego jeziora, czy piasek na odsłoniętych latem głębokościach. Od października do marca słońce lizało sobie tak samo, tyle że przez ubranie i to też ją całkowicie zadowalało. Dzięki niezauważalne włoski na łydkach i rękach, których nigdy się nie pozbywała, były przezroczyste. Mężczyźni lubili na nie dmuchać i patrzeć, jak drżą. Czasem w ciemności te włoski świeciły. Jakby przebiegał przez nie niezauważalny cielesny prąd. Pieniędzy nie miała prawie nigdy. Nie to, żeby Sonia nie była zdolna do pracy, po prostu takie życie też się jej podobało. Dwa razy w roku myła skromne okno w kuchni i wielkie okno w nieprawdopodobnie małym pokoju, który zdawał się zaprojektowany tak, żeby w nim żyć w górę. Ściany wznosiły się na wysokość aż trzech soń, co uniemożliwiało wymianę żarówek i uważne przyglądanie się ciemnoskrzydłym, niezgrabnym, nocnym motylom. Dlatego Sonia lubiła wszelkie żrandole. Oglądała motyle na obrazach i fotografiach. I jeszcze dwa razy w roku Sonia myła cudze okna, a potem za wymyte pieniądze kupowała sobie lekkie powiewne sukienki, sandały z second handu, naszyjniki z emali i czasem srebrne łańcuszki, które owijała wokół nadgarstków. Kiedy Sonia malowała, łańcuszki cicho pobrzękiwały. W zimie Sonia zaparzała zioła i podawała do nich robione latem z najbardziej nieprawdopodobnych rzeczy, przeważnie jednak z owoców i kwiatów, powidła, konfitury i dżemy. Te, których nie podawała, zawoziła do sklepiku przyjaciela. Za pieniądze ze sklepiku, za te dżemy, kupowała włóczkę i robiła z niej swetry i czapki, szaliki, rękawiczki, wysokie skarpetki, które pasowały jej niewiarygodnie, zwłaszcza jeśli prócz nich nie ubierała się w nic. Te skarpetki, czapki, rękawiczki, mówki, swetry i kołnierze, które wydziergała, ale ich nie nosiła z czymś innym czy bez niczego innego, rozdawała. Oj, Bóg z nimi z pieniędzmi. Sonia z wprawą prowadziła jasne, obszerne, leśniące auto marki Wazy. Jasnozielone, okrągło okie, jakoś wzruszające i beznadziejne. Pachniało w nim radzieckim dzieciństwem, wyjazdami nad rzekę z badmintonem, piłką, dywanami do wyczyszczenia i wielką, białą miednicą, w której to zamiast w rzece pływała całkiem jeszcze nieduża Sonia, póki mama brała dywany Dziadek mrużył oczy, obierając jabłka, a czyjeś białe i czarne kozy szwędały się w nadbrzeżnej wiklinie. Pachniało jesiennymi wyprawami na grzyby i podziką róże, które potem w domu suszono. Te pierwsze jak naszyjnik na nitkach, wysoko w kuchni, a te drugą rozrzuconą na parapetach, pomarańczową, nieprzyjemną. Paskudną w środku, jak grudki szklanej waty w jaskrawej, żelatynowej osłonce. Pachniało też yy, nocnym odprowadzaniem na pociąg jadący nad morze, gdzie chorowało się na szkarlatynę, mieszkało w prywatnych kwaterach i w jadalniach z najbardziej zygzakowatymi, jadowitymi żmijami kolejek, jadło zupę harczo. Pachniało gumowymi kaloszami, skrzynkami z jabłkami, deszczem przeciekającym przez stare uszczelki w oknach i zawsze trochę benzyną, bo pompę paliwową Sonia przykręciła sama. Samochód miał tyle lat co Sonia, ale ona uważała, że to niewiele. Sonia zawsze wszystkich podwoziła. Zwłaszcza przyjaciół, wraz z instrumentami muzycznymi na koncerty i z obrazami na wystawy, z notebookami, projektorami i ekranami na prezentacje, z ubraniami na pokazy, z wizerzystowskimi walizkami na sesje fotograficzne i po prostu z walizkami na lotnisko. I takich bez niczego, pijanych, pogubionych, śmiesznych, wesołych, podwoziła także. Nie było jej ciężko. Za to przyjaciele i inni ludzie dawali Soni piękne rzeczy. Malutkie, prawie nieużywane półeczki z Ikei, kubeczki z Butlers, z kieliszki z restauracji. Dawali też prawie nowe flakony perfum, swetry i koszulki z Olsen, Therapi czy Bolongaro Trevor. A pewnego razu nawet sukienkę z de są, którą można nosić na wiele sposobów, i okulary Balenciaga. To dlatego Sonia zawsze była najpiękniejsza, chociaż istnieje podejrzenie, że Sonia była najpiękniejsza z innego powodu. Malowała Sonia przeważnie siebie samą, do czasopism, stron internetowych, wydawnictw i plakatów, logotypów, książek dla dzieci. Własnymi rękami i w photoshopie Sonia malowała Sonię. Czasami Sonia była czarna, czasami blond, czasami krótko obcięta, czasami z długimi włosami. Czasami ubrana ładnie i ze smakiem, a czasami naga i z bezwstydnie rozchylonymi nogami. Było i tak. Czasami Sonia była dzieckiem, które wykonuje różne akrobatyczne ćwiczenia z literami do elementarza, a czasami mężczyzną, ale zawsze to ewidentnie była Sonia. Sonia chodziła na imprezy. Sonia uczyła się języków na kursach, czasami niemieckiego, czasami francuskiego. Sonia łamała obcasy i załamywała ręce ze śmiechem, kiedy obcasy się łamały. Sonia miała zaświadczenie o tym, że może uczyć języka migowego i nie miała żadnego pojęcia o języku migowym. Sonia się zakochiwała. Sonia miała certyfikat o ukończeniu kursu z historii, co prawda nie wyszczególniono w nim, czego historia ta dotyczyła. Czasem Sonia mówiła, że to historia wszechświata, czasem, że to historia z psem w nocy. Czasem, że historia zapytań ofertowych, a czasem, że historia kultury początku stulecia. Przypis tłumacza. Nawiązanie do tytułu tomu wierszy Serhia Żadana. Historia kultury początku stulecia, 2003. Wydanie polskie, 2005. Koniec przypisu. Sonia często marzyła. Sonia miała klucze od gołębnika. Mało tego. W podwórzu jej stalinówki też był gołębnik. Sonia zawsze była życzliwa dla starych ludzi, nawet czasami ze szkodą dla siebie samej. Sonia zawsze kończyła, kiedy się kochała, a czasami nawet, kiedy nie. Sonia nigdy nie myślała o tym, że mogłoby być lepiej niż jest. Sonia śmiesznie tańczyła i sprawiało to jej satysfakcję. Sonia nie chciała nigdy nikogo oszukać, więc kiedy oszukała, a Sonia oszukiwała stale, to potem przychodziła i mówiła całą prawdę. Sonia bała się wielu rzeczy, na przykład samotności, starości, niespodziewanych kontroli drogowych, niewyjścia za mąż, tego, że zacznie źle malować, zostanie przyłapana na tym, że czegoś nie wie, pozostanie na całe lato w mieście, zgubi telefon. Nie wykorzysta wszystkich wykupionych godzin na basenie, rozmów z ludźmi, od których zależy jej życie, ale czasami Sonia była też zupełnie bezwstydna i to bardzo jej pomagało. Wszystko było takie dobre. Co z tego wszystkiego nie spodobało się Luisowi, było niejasne. I dokąd on pojechał? Pytała Katia, siorbiąc w kuchni Sonii z koktajlowej szklanki konfiturę rozprowadzoną wodą z lodem. Sonia wzruszyła złotymi ramionami. Siedziały w samej bieliznie. Nowonarodzony maj był jak późny lipiec. Klimatyzacji Sonia nie miała. Nie kocham cię więcej. Przeczytała eterii z mocno wytartej już kartki. Przez ostatnie kilka godzin przekazywały ją sobie z rąk do rąk to byłoby nieuczciwe postaraj się mi wybaczyć tak tak powiedziała sonia teraz uczyła się francuskiego i louis napisał do niej też po francusku a więc jest napisane nie kocham cię więcej po raz drugi upewniła się nastia dla mnie mniej też brzmiałoby naturalnie powiedziała sonia i wszystkie zamilkły i dokąd on pojechał? Znowu zapytała Katia. Poza kuchnią Soni, Katia odpowiadała za komunikację klientów z designerami. Zawsze więc wielokrotnie zadawała pytania, dopóki nie uzyskała odpowiedzi. Eteri łykała ze swojej szklanki i to nie konfiturę z wodą, a koniak. Bielizny latem Eteri nie nosiła, więc siedziała naga, nie czując z tego powodu żadnego dyskomfortu. Piersi Eterii były ciężkie, z ciemnymi sutkami. Eterii miała prawie trzydzieści lat, a czym się zajmowała, nikt nie miał pojęcia. Do pracy pojechał. Powiedziała Eteri. Wrócił do swego Lil. Ile tu siedział i robił te swoje badania? Rok. A ile miał siedzieć? Rok. Z rezygnacją powiedziała Sonia. No ja też nie kocham go więcej. Kocham go tak samo jak wcześniej, ani więcej, ani mniej. Przecież on cię wykorzystał. Powiedziała Nastia i oczy jej zwilgotniały. Nastia miała małe dziecko i wszystko brała sobie do serca, zwłaszcza kiedy zbliżała się ustalona pora karmienia i zewnętrzny nacisk na serce się zwiększał. Zapłacił za wszystko? Zapytała Katia. Za co zapłacił? Popatrzyła na nią Sonia. Nie wiem, no za coś chyba zapłacił. Wyrodek. Podsumowała Eteri. Jak był, to ze mną coś takiego się działo. Powiedziała Sonia, że serce pęka. Nigdy się nie kłóciliśmy. Wszystko, co on robił, było dobre. Niczego dobrego nie robił, zauważyła Eteri. Jeździliśmy do Paryża, powiedziała Sonia. Wszystko mi opowiadał i pokazywał, gdzie mieszkał i gdzie chodził do szkoły i gdzie pracował w przedszkolu, właśnie tak dokładnie go sobie wyobrażałam. Wysokiego, opalonego z tymi maleńkimi dziećmi. Czarnymi czemuś może dlatego, że to było szaturusz, a tam wszyscy byli czarni. I jeszcze ten dom, w którym się wychował. Dom jakby cały zamieszkały przez jego próżną, nie mogącą usiedzieć na miejscu, rudą siostrę śpiewaczkę z białymi zębami i gęstymi brwiami. Tam wstajesz rano i podchodzisz boso do okna w sypialni, a za oknem. Ogródek dwa na dwa metry. W ogródku stare krzesło i marokański stolik, a gdzieś za krzakami ulica i pachnie chlebem i mydłem. Jego ojciec jest pochowany na Perlasze, A matka w 68 rzucała kostką brukową i krzyczała, że pod brukiem jest plaża. I butelkami z substancją zapalającą też rzucała. A ja nikogo takiego nie mam. Chodziliśmy na spacer do Belleville. Tam jest dokładnie tak jak w trio z Belleville. I do dzielnicy chińskiej. A tam są lampiony. I on mi śpiewał, mają taką piosenkę. Madame, tu na tej ulicy kiedyś straciłem serce, ale znalazłem nowy płomień, który mnie unosi i tak dalej. Albo może wymyślam? Ale jest taka piosenka: Nastia pochlipywała. Wszystko tak mi się podobało, i te jego żarty, i to, że mogłam po prostu cieszyć się każdym słowem, które on wypowiadał, i każdym zdaniem, które pisał. Podobało mi się, że najbardziej mi się podobają jego ulubione miejsca, i że zawsze smakuje mi jedzenie, które on wybiera, i że zawsze plan spacerów i plan życia, które on przedstawiał, były bardzo obiecujące, i że dla mnie jest ciekawe i korzystne wszystko, co się ze mną dzieje, kiedy z nim jestem. I że lubię, jak układają się jego włosy, jak rośnie mu skórka wokół, paznokci na rękach i na nogach. I jak on wyjmuje soczewki minus pięć każdego wieczora, zakłada okulary, robi się całkiem inny taki swój. I jak pomnaża na lokacie pieniądze, żeby odnowić stary rodzinny dom na południu. I jak chce się nauczyć robić i odnawiać meble. Jak mi jest wszystko jedno, czy ma pieniądze i czy kiedyś będzie je miał. I jak rapuje w parze z sąsiadem, i nawet jak pijany trzyma plecy prosto niby tancerz i je nożem i widelcem, jakby całe życie tak jadł, i je rękami, jakby był małpą. I jaki ma na brzuchu, jakie doskonałe i proporcjonalne ciało, jak zmięte koszule rozprostowują się na jego ramionach. I jak o poranku światło przebija się przez rolety i błyszczy na jego przedramionach i na kolanach. I najważniejsze, że on cały ze mną był. To mi się podobało. Przynajmniej to może ci się już nie podobać, powiedziała Eteri. To podejrzane. Moim zdaniem, ty po prostu potrzebujesz kogoś, żeby o nim dobrze myśleć. Katia dopiła konfitury. Eteri odlała jej trochę koniaku ze swojej szklanki. Jakbym cały czas tańczyła. Nawet kiedy spałam, czy malowałam, a malowałam wtedy tak dużo, i nawet czytałam jego badania, chociaż prawdę mówiąc, więcej rozumiem po niemiecku. Kiedy spał, patrzyłam, jak pełznie po nim światło. Kiedy mnie dotykał, we mnie jakby zaczynały pływać kwiaty czereźni. Świecący plankton i maleńkie meduski. Robiła się jakaś taka, że na ulicy wszyscy się za mną oglądali, kiedy szliśmy razem. Za tobą i tak wszyscy się oglądają, Soniu. Powiedziała Eteri. Nie wiem, co mam bez niego robić. Jakbym się zamknęła. To taka miłość? Jaka naprawdę jest miłość? Sonia czemuś zapomniała, a bez tego trudno było jej połapać się w szczegółach. Nie, taka to do kitu, powiedziała Eteri. Potem odwiozły nas je do domu, następnie pojechały do lasu. Las świecił się od środka. Sonia wyłączyła światła. Siedziały ogarnięte wilgotną nocą i patrzyły, jak między pobliskimi drzewami pulsuje grudka kolorowego od reflektorów dymu, i sylwetki ludzi wyginają się, poruszają, podnoszą ręce. Czasami sylwetki wychodziły z jasnego dymu i szły w mrok, pojedynczo, żeby się odlać, albo po dwie, czy po kilka, w różnych zamiarach. Muzyka dopływała jakby z bardzo daleka. Ginęła pośród pni, krzaków i młodej zieleni, a majowa noc była cała wokół nich, z wszystkimi z tymi maleńkimi, zgrabnymi, gęstymi dźwiękami. czelestami, kroplami, cichym przeciekaniem soków drzew, trzaskiem namnażania się komórek w nowym liściu, oddechami wilgotnej ziemi. Ciemne niebo położyło się na las i tarło oń miękkim brzuchem. No właśnie. Powiedziała Sonia. Serce pęka. Jednak możliwe, że serce pękało w niej nie przez Luisa, a tak po prostu. A czy wy wiecie, co u heny? Nie wytrzymała Katia. Co u heny? spytała Eteri. – Hena jest skończony, powiedziała Katia, potem opowiedziała. Bez wątpienia skończonych, na, kiedy minęły obowiązkowe dwa tygodnie niezobowiązujących spotkań, tępych bezsensownych postów, nocnych telefonów po pijanemu i wzajemnych wyobrażeń, od których zakochanie rozdyma się gdzieś pod żołądkiem, jak błękitna, świecąca żarówka z wstążkami ciepłego oddechu wewnątrz, przywiozł katję do domu, zaparkował niby to na całą noc. Objął ją za szyję i powiedział poważnie Chcesz? Nauczę cię latać Tak dokładnie powiedział Może to metafora? Spytała Eteri To jest możliwe, powiedział Wiem jak Może po prostu coś sobie zaaplikował Nic sobie nie zaaplikował, jest przeciwny substancjom Przeciwny zupełnie wszystkim substancjom? Zapytała Sonia nie, tylko niektórym. No i co? Spytała Eteri. Nic, smutnie odpowiedziała Katia. Po prostu jest skończony. Skończony w sensie klinicznym no, chory. Ja się takich boję. Oni zostają potem prześladowcami albo maniakami zabójcami. To nie bardzo ci zależało, powiedziała Eteri. Tak. Powiedziała Katia, choć naprawdę zależało jej bardzo. Sonia wyszła z samochodu na trawę. Było jej zimno i niepewnie w lekkich sandałach. Wysoko podnosząc nogi, podążyła w kierunku światła i muzyki. Za każdym krokiem krople złodyg wypryskiwały spod sandałów i dzwoniły srebrne branzolety, jakby tworząc dźwięk, od którego Soni rozrywało się serce. Katia i Eteri szły za nią. Nie dzwoniły. Pachniały perfumami, wydychając w noc motyle swoich różnych oczekiwań. Potem wszystkie trzy weszły w kolorowy dym imprezy. Kiedy Sonia tańczyła, pasma jej włosów jakby zawisały w powietrzu wokół jej głowy i ramion i tylko kołysały się w rytm ruchów jej ciała. Sonia zamknęła oczy i wsłuchała się w to, co dzieje się w niej bez Luisa. Ale w niej bez Luisa nie działo się nic. Jakaś dźwięczna pustka ścierpła w środku, chłodna i gorzka. Starała się przypomnieć sobie jego twarz, ale nie mogła. Sonia starała się odtworzyć w pamięci ruch, kiedy on odwraca głowę, ale pamięć podsuwała w zamian jakieś inne ruchy. Jak się wiąże węzeł holowniczy, jak podskakują pod t-shirtem piersi Eterii, jak uruchamia się Photoshop jak przesuwają się budynki i drzewa w lusterku wstecznym. Sonia spięła się i chciała wyobrazić sobie Luisa. Jego postawę, włosy, ręce, kolor koszuli, uśmiech, zmrużone oczy i zmarszczki wokół nich, ale pamięć zbierała jakieś cudze, przypadkowe rysy. I oto na Sonię patrzył wyobrażony, niespodziewany, nieprzyjemny mężczyzna. Złożony z poszczególnych kawałków, zbyt wyraźnych, i gdyby naprawdę złożyć je razem, podobny do męża lalki Barbie, powiększonego do ludzkich rozmiarów. Sonia zrelaksowała się i wypuściła potwora. Otworzyła oczy i patrzyła na ludzi, którzy tańczyli wokół. Wszyscy byli to zieloni, to różowi, to niebiescy, to fioletowi. Potem światło lekko błyskało i wtedy ludzie świecili oczami, zębami i białymi detalami ubrań i poruszali się jak roboty. Dym wypuszczony na placyk nie miał smaku ani zapachu. Ktoś przytulił się do Soni od tyłu i tańczył razem z nią. Oddychał w jej potylicę i chwytał ustami jej włosy. Poddychał, pocałował ją w kark, odstąpił na krok i zniknął. Sonia znów się napiła i próbowała ze wspomnień poskładać Luisa, ale przed oczami pojawiały się całkiem inne rzeczy. Eteri i katia siedziały w barze. Sonia nagle zatrzymała się, włosy jeszcze troszkę powisiały w powietrzu, a potem położyły się na jej ramionach. Wśród poruszających się spoconych nocnych ciał Sonia czuła wewnątrz siebie jakoś szczególnie wyraźnie statystyczną. Niezwyciężoną pustkę Zupełnie go nie zapamiętałam Powiedziała Sonia, zajmując stołek między Eteri a Katią I co to znaczy? Że powinnam z nim jeszcze dokładnie jeden raz się spotkać Spotkać, obejrzeć i zapamiętać Teraz nawet nie potrafiłabym go namalować To naprawdę wstrętne, że nawet nie uprzedził Przecież nic nie zostało. Jakby nie było żadnego Luisa. Miałam prawo pamiętać go wiecznie, a teraz nawet nie mogę sobie wyobrazić, jak on wygląda. Obejrzyj sobie zdjęcia w telefonie. Poradziła Eteri. Sonia wyciągnęła aparat. Luis na dotykowym ekranie wyglądał jak Luis. Ale gdy tylko odwracała wzrok... Zapamiętane rysy znowu znikały. Rozsypywały się. Ginęły czy układały w jakiś przerażający majak. Też tak miałam, jak umarł ojciec. Nagle powiedziała Katia. Siedziałam i myślałam, jaki był. Wszystko mogłam odtworzyć w słowach, że miał łysinę i brodawkę pod lewym okiem, że oczy miał brązowe, a rzęsy i brwi prawie mu wypadły, że dolna warga się wykrzywiła w wyniku wypadku jeszcze sześć lat temu. Kiedy mówił, to zawsze jakby uśmiechał się jedną stroną, dlatego stale wydawało się, że do czegoś robi aluzję. Często przez to się kłóciliśmy, że miał długą szyję, zawsze za duże kołnierzyki, jakieś kruche ramiona że prawe ucho odstawało, a lewe nie. Łatwo mi było to wszystko powiedzieć, jakbym nauczyła się tekstu i nosiła go w sobie, ale w ogóle nie mogłam się skupić i znów go zobaczyć. A to nie Luis. To był mój tato. Całe życie na niego patrzyłam. Może nie z taką przyjemnością jak ty na Luisa, ale przez całe życie. Tato Kati utopił się w jakimś przypadkowym jeziorze, jeżdżąc na nartach z jej młodszym bratem. Śnieg przysypał cienki lód i wpadli obaj, kiedy zjeżdżali poza trasą szerokim, pustym zboczem. Brat Kati pływał tam kilkadziesiąt minut, zdjąwszy pod wodą narty i ciężkie buty, a mimo to nie mógł się wydostać. Lód łamał się i kruszył, a jezioro nie miało końca. Było wszędzie wokół. Tato też zdjął pod wodą swój sprzęt. I tak potem wszystko to leżało na zamarzniętym dnie. Dwie pary nart? Dwie pary narciarskich butów i siny tato Kati w kombinezonie i w wełnianej czapce. A potem przypomniałaś sobie? Potem mi się przyśnił. Powiedziała Katia. Z nartami. W mokrej czapce. Jak bardzo się staram, tylko tak go sobie przypominam. Czasem siadam i myślę: Oto moja rodzina. Widzę. Mama schudła tego lata. Brat postarzał się, dorósł. Wygląda wreszcie jak człowiek. Tato i narty. A Louis też mi się przyśni? spytała Katia. Tak, powiedziała Eteri. Kiedy umrze. Sonia miała powiedzieć, jak bardzo nie chce, żeby Louis w ogóle kiedykolwiek umierał, ale wsłuchała się w siebie. Było jej wszystko jedno. W środku, w SONI, jakby znajdował się jakiś pusty, zamknięty na czas remontu basen, skąd miłość i ból spuszczano jak błękitną, chlorowaną wodę. Czemuś się jej się zdawało, że to jest o wiele gorsze niż przeżywanie miłości i bólu. Zostały tylko codzienne wspomnienia i plany życia we dwoje, które już nie mogły się ziścić, podobne do szczątków słupków i trampoliny. Wyłączonych pryszniców i zamkniętych szatni. Od tego, że nie można z tego wszystkiego dalej korzystać, pękało jej serce. Tak nie można, powiedziała Sonia. To nie do wytrzymania. Muszę jeszcze raz go zobaczyć. A więc zobaczysz, powiedziała Eteri. I wtedy Sonia zobaczyła Luisa. Był to fragment książki Katariny Babkiny Sonia. Wydawnictwo warsztaty kultury.